Cześć, z tej strony Piotr z kanału Komentuję po swojemu. Nadszedł wreszcie czas na update krypto, ponieważ zaczęły się dziać tutaj ciekawe rzeczy wymagające jakiegoś rodzaju komentarza, także zapraszam. Na wstępie oczywiście zaznaczam, że nie jestem żadnym doradcą finansowym, inwestycyjnym, ani nic z tych rzeczy, a wszystko co mówię w swoich filmikach to jest tylko moje prywatne zdanie, którym w żaden sposób nie wolno się sugerować. Także lecimy. Ja ten update'ik sobie zrobię nie w takiej klasycznej formule jak zawsze, czyli tam powiedzmy mamy sobie jakąś listę tutaj do zanalizowania i lecimy po kolei, ja tam gadam, patrzę co się może wydarzyć, jakiś scenariusz do góry, scenariusz dół. Zrobimy sobie to w skali, nazwijmy to makro i nie będę analizował wszystkich tych rzeczy, tylko skupię się na Bitcoinie i na Ethereum w drugiej kolejności. I zrobimy sobie to na takim makro view. Ja sobie wyłączę do tego te rzeczy, te moje rysunki zostawię tylko średnie kroczące, bo na nich chciałbym się w dużej mierze po prostu skupić. Dobra. Tylko tak, jeszcze sobie przełączę wykres Bitcoina na Bitstampie, żeby miał wgląd w większą historię. To jest wykres z futuresów z Binance'a, także połączymy sobie na... Tutaj mamy Bitcoina stricte do dolara, nie do tethera. I lecimy sobie, mamy dokładnie, znaczy prawie dokładnie to samo, bo oczywiście te wykresy się minimalnie różnią, natomiast w skali makro jest to niezauważalne. I teraz tak, skąd w ogóle ten pomysł spojrzenia makro? Ano stąd, że każdy, większość na pewno czeka na jakąś tam swego rodzaju hossę, jeżeli nie hossę, to przynajmniej powrót do jakichś wzrostów, do trendu wzrostowego, żeby zaczęło się w ogóle coś dziać, a nie taka nuda już od dłuższego czasu. No i właśnie o tej nudzie też będzie mowa, ponieważ jak wyglądała ta hossa ostatnia? Co ją charakteryzowało oraz od czego zaczęła się de facto aktualna bessa? I co musi się stać w dalszej kolejności, żeby tą bessę, powiem, załamać? I zrobimy sobie to właśnie na przykładzie średnich kroczących. To są zwykłe, klasyczne moving average. Zielona linia to jest 200, czerwona linia to jest 50. Zrobimy to na tej podstawie z racji tego, że ja po prostu bardzo mocno używam tych średnich w moich analizach i bardzo mocno się nimi sugeruję. Zaraz za poziomami wsparcia i oporu właściwie są to dla mnie wskaźniki równorzędne. I jakie założenie jest tych średnich, jeżeli chodzi o hossę i bessę? Każdy jakiś tam wyjadacz, przynajmniej teoretycznie mam na myśli wyjadacza z Wall Street, takiego przysłowiowego, powie nam, że hossa jest wtedy, kiedy cena znajduje się ponad 200 średnią kroczącą, a bessa jest wtedy, kiedy ta cena schodzi poniżej 200 i utrzymuje się, i utrzymanie się ceny poniżej 200 średniej kroczącej, to jest właśnie ta bessa. No i przeanalizujmy sobie Bitcoina właśnie pod kątem tego pułapu cenowego w stosunku do średniej 200, czyli zielonej linii. I faktycznie widzimy, że tutaj w kwietniu 2020 roku nastąpiło przebicie i od tego przebicia aż do tutaj szczytu na 60, tam było chyba 5 czy 6 tysięcy, cały czas utrzymujemy się nad tą średnią 200. Powiem więcej, od tego momentu utrzymujemy się cały czas nad 50, czyli jest to bardzo, można by to nazwać, agresywny trend wzrostowy, który utrzymuje się nawet nad 50. Ta 50 widzę, że tu bardzo agresywnie daje wsparcie cenie w tych miejscach, tutaj jeszcze jeden. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalną bessę, to widzimy, że tutaj od przebicia po tym drugim, tak jakby szczycie tworzącym podwójny szczyt w ostatniej hossie, tutaj po przebiciu, reteście, cały czas utrzymujemy się pod 200. Oczywiście tutaj też było przebicie, ktoś mądry powie, tutaj balansowaliśmy na średniej, znowu przebicie do góry. Tak. Ale tutaj też, biorąc pod uwagę takie makro spojrzenie, wziąłbym jeszcze do koszyka tą taką psychologię tej hossy, psychologię tej zmiany cen, jak tutaj umysł, że tak powiem, inwestora, tradera oddziaływuje na te zmiany cen. I nie wiem, ilu z was oglądających było w rynku, powiedzmy, w tym miejscu, czy wcześniej w tym miejscu,
Jak gdzieś do rynku dołączyłem, tak w sensie mówię o rynku krypto, bo takim rynku powiedzmy jakiś akcyjno-surowcowym jestem dużo, dużo wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o rynek krypto, to było zaraz gdzieś tu na tych wzrostach, no nieważne. Pierwsze swoje krypto kupowałem gdzieś w tym miejscu. Także jeżeli chodzi o te emocje, myślę, że mogę się w jakiś sposób wypowiedzieć. Takie emocje to co ci się dzieje w głowie. Pod kątem zmiany ceny. I tutaj to był spadek, to było przebicie zaraz po tych ogromnych wzrostach. Tutaj każdy po prostu był na haju. Oczywiście, jeżeli chodzi o psychologię taką rynkową, ostatnio wpadł filmik, który tutaj wam linkuję. Bardzo fajny odzew tego filmiku o psychologii cyklów rynkowych. Zachęcam do obejrzenia. Być może bardziej to będzie, bardziej rozjaśni się wam to, co chcę teraz przekazać. No, używam przykładów takich z życia wziętych, także zapraszam. I tak, i w tym tutaj przebiciu, w tej tutaj właściwie konsolidacji, która z tego co kojarzę, tam było 30% range, 35 nawet procent. To jest bardzo dużo, pomimo tego, że jest to jakieś tam krypto, że ogólnie krypto jest zmienne, to i tak to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o zakres takiej konsolidacji, takich wahań cenowych. Natomiast tutaj każdy jeszcze o tym krypto mówił. Tutaj to zleciało ponad 50%. Nie wiadomo, czy to już BESA, czy to już sprzedawać, czy dokupywać. O co tutaj chodzi? Tutaj wahania ogromne. No i tak to potrwało sobie tam od maja do lipca. I w lipcu, kiedy każdy już myślał, że będziemy lecieć w dół, że będziemy przebijać ten poziom 29,5 i lecieć na niższe poziomy, nagle pojawił się tak agresywny wzrost, tak agresywne odbicie, że nikt nie wiedział, co się dzieje. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w tym momencie jest nuda. Nikt nie mówi, każdy już powoli zapomina o krypto. Kto miał zostać oszukany, to już został oszukany, oczywiście w cudzysłowie. No bo kto się tutaj powiedzmy nie skaszował, no to od tego momentu podejrzewam, że było dosyć mocne trzymanie toreb. Jak to się mówi, tutaj już jakiś swego rodzaju początek kapitulacji i zrezygnowania i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, że rynek jest cykliczny, że jest hossa, jest bessa i tak w kółko, i tak w kółko. Oczywiście trzy złote zasady Piotera, czyli moje. To, że coś się wydarzyło w przeszłości, to wcale nie oznacza, że wydarzy się w przyszłości. Druga rzecz, to, że coś poleciało do góry, to nie znaczy, że mocno do góry, to nie znaczy, że nie będzie szło dalej do góry. A tak samo, co spadło bardzo mocno, to nie znaczy, że nie będzie spadać jeszcze niżej do zera. Przykład chociażby Luna z jesieni zeszłego roku. Wracając do tutaj tego szczytu, który jest takim właśnie retestem tej dwusetki od dołu, który według mnie był początkiem tej już prawdziwie technicznej Bessy. Tutaj ci, co mieli trzymać torby, no to dalej je trzymali, bo tutaj mieliśmy wyższe poziomy i prawdopodobnie, no to niemożliwe, że to spadnie w dół i tak dalej. Ten, kto miał się skaszować, to mniej więcej wie, jak to działa. No to prawdopodobnie gdzieś tutaj się już skaszował, czy nawet wcześniej i miał to po prostu gdzieś. No i tutaj już ten dołek, po prostu ten dołek, ten szczyt, tutaj nie było już takiego parcia na przebicie. On się utrzymał jakiś czas pod tą dwusetką, no i od tego momentu zaczęły się niższe dołki, niższe szczyty, niższe dołki, niższe szczyty. Tutaj jakiś poziom został ubity na pewien czas, ten właśnie 19 tysięcy, natomiast tu przebicie kolejny niższy dołek. I teraz od właściwie tego tutaj dojścia do tych 16 czy tam 15, bodajże 400, mamy już naprawdę mega nudę. Ja osobiście uważam, że ta nuda jeszcze będzie się przez jakiś czas utrzymywać. Natomiast co my tu mamy? Ten nasz tutaj główny aktor dzisiejszego filmu, czyli dwusetka średnia krosząca, już nam zeszła bardzo nisko. Co więcej, dzisiaj mieliśmy, już sobie przełączę może aktualnie na wykres ten, o właśnie ten. I co my tu mamy? Mamy dzisiaj przebicie bardzo agresywne tego poziomu 18 tysięcy, który nas tutaj zepchnął. Tutaj też można powiedzieć, że ta świeca została zepchnięta od 18 tysięcy. Nawet ja sobie przełączę na czwórkę.
I właśnie wróciłem dzisiaj do domu i patrzę, o, trzeba zrobić update krypto, bo przebiliśmy ten poziom, tutaj właśnie 18 koła i zaczynamy się utrzymywać kilka świecy. No i myślałem, że powiem sobie, no jak będziemy się tutaj utrzymywać, no to jest szansa na przebicie. No nie zdążyłem nagrać tego filmu, przebicie już nastąpiło i widzę, że tutaj to body świeczki do końca świecy zostało 11 minut, utrzymuje się, także to jest jakieś tam potwierdzenie, że faktycznie prawdopodobnie wraca na dniówkę. Będzie możliwe, że będziemy atakować tutaj tą dwusetkę pod kątem co najmniej retestu ponownego tej właśnie dwusetki. Oczywiście tutaj mamy silną strefę oporową, strefę podażową na 18800, tutaj 19, gdzie działało to jako dosyć mocna strefa wsparcia właśnie w tej ostatniej tutaj, w tym ostatnim tutaj przystanku na 19000. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na tą właśnie dwusetkę. Na Ethereum jeszcze ładnie to widać, jeżeli chodzi o tą całą historię. Wyłączę sobie z powrotem rysunki i popatrzcie. Hossa ponad 200. Tutaj to jest właśnie to są właśnie te miejsca, gdzie Bitcoin dochodził do 30 tysięcy. Tutaj nie było takich agresywnych przebić 200. Tutaj zeszliśmy, natomiast nie było retestu od góry. Ten retest, potencjalny retest przechodził wyżej. Tutaj tak samo powrót, ale znowu nie ma retestu, tylko znowu powrót ponad 200. Dojście coraz wyżej, tam do 5 tysięcy prawie. I tutaj mamy przebicie, retest na jakiejś tam niższej osi czasu, chwilowa jakaś tam konsolidacja, niższe szczyty, ale wyższe dołki i znowu ten ostateczny taki retest dwusetki, tam który pokrywa się z tym na Bitcoinie, z tym retestem, gdzie ja powiedziałem, że tutaj dla mnie jest start technicznej bez i od tego momentu tutaj bardzo agresywny spadek w dół. Natomiast tutaj już mamy, chcę zwrócić również uwagę, że poniżej 200 utrzymujemy się już ponad rok. To przebicie to był styczeń zeszłego roku. Teraz mamy styczeń 23 i na Ethereum właśnie przebijamy 200 do góry. Także powyżej tej 200 byliśmy ostatnio ponad rok temu. To też jest bardzo, bardzo ważna rzecz do zauważenia. I wracając może na wykres Bitcoina. Jak ja osobiście to widzę, oczywiście moim zdaniem nie można się w żaden sposób sugerować. Natomiast ja uważam, że jeszcze możliwe, że jest troszeczkę za wcześnie. Fajnie by było, jakby ta nuda jeszcze troszeczkę się przedłużyła, tak właśnie kwartał, dwa. Natomiast co chcę powiedzieć, powiedzmy tak kwentując cały ten tutaj mój wywód na temat dwusetki średniej kroczącej i jako wyznacznika Hossy Bessy. Bessa przyszła bardzo niespodziewanie. Uważam, że Hossa przyjdzie dokładnie tak samo, albo jeszcze bardziej niespodziewanie niż ta cała Bessa. Także z tym was zostawiam. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do lajka i trzymajcie się, cześć.